Rolnicy wściekli na politykę Unii zaczęli ugorować autostrady. Kolejne protesty w Niemczech, kluczowe porty zablokowane przez rolników. Czesław Siekierski o protestach rolników i przyszłości rolnictwa. Ukraińskie firmy będą wykreślane z list importerów, jeżeli wyślą produkt do innego kraju niż w deklaracji. Zrozumieliśmy, że dopóki protesty odbywają się z dala od Paryża, przekaz nie trafia do naszego docelowego odbiorcy, stwierdził Arnaud Rousseau, lider Związku Rolniczego, podczas rozmowy w telewizji. W związku z tym zdecydowano się na zablokowanie czterech autostrad. To jednak nie jedyne działania podejmowane przez protestujących. W świetle nakazu Unii Europejskiej dotyczącego pozostawienia 4% gruntów w stanie ugoru, postanowiliśmy symbolicznie ugoruować 4% autostrad. Proces ten już się rozpoczął. Francuski rząd ogłosił, że w bieżącym tygodniu będzie dążył do zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza tych związanych z pozostawianiem gruntów rolnych w stanie ugoru. Co spowodowało tę zmianę? W poniedziałek traktory zablokowały główne autostrady wychodzące z Paryża, a ogólnokrajowe protesty rolników przybrały na sile. Unijne regulacje dotyczące odtwarzania przyrody z zeszłego roku nakładają na państwa obowiązek wprowadzenia środków ochrony środowiska na 1/5 ich lądów i mórz do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, około 4% gruntów rolnych musi pozostać odłogiem. Unijni urzędnicy uzasadnili to, twierdząc, że rolnictwo jest nieekologiczne. W odpowiedzi na te regulacje rolnicy wyrazili swoje niezadowolenie i postanowili ugorować 4% francuskich autostrad, co już zostało rozpoczęte. W rezultacie rząd francuski podjął decyzję o interwencji w sprawie przepisów, aby złagodzić obowiązujące restrykcje. Rolnicy protestujący blokują główne trasy wokół Paryża już drugiego dnia z rzędu. Policja jedynie zdołała uniemożliwić przejazd kolumnie składającej się z 200 traktorów, zmierzającej w kierunku Międzynarodowej Giełdy Spożywczej w Rungis, będącej głównym dostawcą żywności dla Paryża i okolic. W przeciwnym razie groziło to spowodowaniem braku żywności w stolicy Francji. Konwój składający się z 200 traktorów, który rozpoczął podróż z Agen w kierunku Rungis, został zmuszony do zawrócenia we wtorek na autostradzie A20 po tym, jak został zatrzymany przez interwencję policji. Specjalne pojazdy opancerzone zostały skierowane w kierunku Rungis, aby zapewnić bezpieczeństwo tego ważnego rynku spożywczego, który odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu w żywność Paryża i okolic. Targowisko w Rungis, uznawane za największy na świecie rynek świeżych produktów rolnych, jest głównym dostawcą żywności dla prawie 18 milionów ludzi. W trakcie wtorkowego protestu Arnaud Rousseau, szef Związku Zawodowego Rolników, podkreślał, że celem protestujących nie jest zagłodzenie Francuzów, lecz zapewnienie im odpowiedniego zaopatrzenia żywnościowego. Rousseau wyraził przekonanie, że zablokowanie targowiska było niefortunnym pomysłem. Rząd Francji już ogłosił pewne ustępstwa. W piątek zrezygnowano z planów stopniowego redukowania państwowych dotacji na rolniczy olej napędowy, a także obiecano ograniczenie biurokracji i złagodzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niemniej jednak organizacje rolników utrzymują, że to nie wystarczy i zobowiązały się do zwiększenia nacisku. Przewodniczący największej francuskiej organizacji rolniczej oznajmił, że rolnicy zamierzają zablokować wszystkie główne autostrady wychodzące z Paryża w odległości około 28 mil od centrum. Dodatkowo w Brukseli ruch na obwodnicy stolicy został zakłócony przez rozgniewanych rolników. Arnaud Rousseau podkreślił, że zrozumieli, iż przesłanie protestu musi dotrzeć do odbiorcy w Paryżu, co skłoniło ich do skoncentrowania się na blokadach w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Ponad tydzień po początkowych blokadach dróg w regionie Oksytanii na południu Francji, rolnicy rozszerzyli swoje działania, rozpoczynając blokadę autostrad w okolicach Paryża od poniedziałku po południu. Na 8 trasach wokół stolicy zgromadzono traktory, a rolnicy spędzili noc z poniedziałku na wtorek na miejscu. W akcji wzięło udział 500 traktorów, co skutkowało zamknięciem 9 odcinków dróg we wtorek rano. Zakłócenia objęły wiele autostrad oraz jedną drogę krajową w regionie stołecznym Île-de-France. Policja oszacowała w poniedziałek, że około 1000 rolników i nieco ponad 500 pojazdów uczestniczyło w blokadach wokół Paryża. Zdaniem źródła policyjnego, celem demonstrantów jest utrzymać protesty do piątku. Agencja prasowa zauważyła, że protesty stanowią wyraz niezadowolenia wsi, również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wpływowy i objęty subwencjami sektor rolniczy staje się gorącym tematem w kontekście nadchodzących czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Także w Niemczech mamy do czynienia z kolejną falą protestów. 2 lutego w Niemczech zaplanowano ogólnokrajowy strajk pracowników lokalnego transportu publicznego, jak poinformował w poniedziałek Związek Zawodowy Verdi. Ta decyzja została podjęta zaledwie kilka godzin po zakończeniu najdłuższego w historii Niemiec strajku maszynistów. W piątek, 2 lutego, planowany jest strajk we wszystkich krajach związkowych, z wyjątkiem Bawarii, ogłosiła w poniedziałek w Berlinie wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Verdi, Christine Belle. Podkreśliła, że nadszedł czas, aby wywierać większą presję na pracodawców, dodając, że wszystkie dotychczasowe negocjacje w krajach związkowych zakończyły się niepowodzeniem. Według wiceprzewodniczącej niemieckiego Związku Zawodowego problem dotyczy około 90 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 130 spółkach komunalnych. Głównym postulatem związkowców jest poprawa warunków pracy, a także skrócenie tygodniowego czasu pracy oraz zwiększenie liczby dni urlopu. Posiadamy dramatyczny niedobór siły roboczej w transporcie publicznym, co stwarza ogromną presję na pracowników. Codziennie musimy odwoływać kursy autobusów i pociągów z powodu braku wystarczającej liczby pracowników, wyjaśniła Christine Belle. Agencja Reutera przypomina, że w niedzielę wieczorem zakończył się w Niemczech wielodniowy strajk. Na kolei 5 lutego mają się rozpocząć negocjacje pomiędzy Deutsche Bahn a Związkiem Zawodowym Maszynistów. Obie strony ogłosiły, że celem jest osiągnięcie porozumienia na początku marca. Spór zbiorowy koncentruje się głównie wokół kwestii skrócenia tygodniowego czasu pracy osób zatrudnionych w systemie zmianowym, przy jednoczesnym utrzymaniu wynagrodzenia na niezmienionym poziomie. Zakończony niedawno strajk spowodował odwołanie tysięcy pociągów, a według firmy każdy dzień protestu kosztował kolej 25 milionów euro. Równocześnie rolnicy, domagający się swoich praw od kilkunastu dni, zablokowali w poniedziałek główne trasy prowadzące do kilku niemieckich portów. W porcie w Hamburgu, który jest największym portem w Niemczech, zaobserwowano znaczne zakłócenia prowadzące do częściowego paraliżu ruchu samochodów ciężarowych, poinformowała lokalna policja w mediach społecznościowych. Inne niemieckie porty, takie jak port kontenerowy w pobliżu miasta Wilhelmshaven oraz port handlowy Bremerhaven, również ucierpiały w wyniku protestów rolników. Rolnicy w Niemczech protestują przeciwko planom cięć w rolnictwie, w tym zmniejszeniu dofinansowania do oleju napędowego. Czesław Siekierski wypowiedział się na temat masowych protestów rolników w Europie na antenie radiowej Jedynki. Protesty, niezadowolenie, ale tylko nie tylko w Polsce, tylko to jest właściwie protest ogólnoeuropejski. Protestowali rolnicy niemieccy, kończą protesty rolnicy francuscy, podpisywane są pewnego rodzaju porozumienia. We Francji włącza się premier, minister rolnictwa, sam premier przyjeżdża na rozmowy, a więc coś to protest także w Rumunii, w różnych krajach. Do tego także dołączyli się i uczestniczyli właśnie w pierwszej fazie polscy rolnicy, którzy, no, ja jasno powiedziałem, że rolnicy polscy no, protestowali w słusznej sprawie, w sprawie związanej z poprawą ich trudnej sytuacji, jeśli chodzi o problemy związane z opłacalnością, z dochodowością, z zbyt dużymi wymogami w zakresie zazielenienia, co podraża ich koszty produkcji i produkcję czyni mniej opłacalną, mniej konkurencyjną na rynku europejskim. Także problemy nadmiernego napływu produktów z Ukrainy, a więc jest sytuacja wyjątkowego takiego zagrożenia co do możliwości takiego pełnego kontynuowania w sensie rozpoczęcia, zbliża się wiosna, nowego cyklu produkcyjnego. Minister wypowiedział się także na temat ograniczeń w bezcłowym handlu z Ukrainą. W bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, ale wciąż nie wiadomo jakie. Taką informację przekazała nasza brukselska korespondentka w ubiegłym tygodniu. Już wiemy, co uda się wynegocjować z Komisją Europejską. Jakie są sygnały? To znaczy tak, my prowadzimy rozmowy
i z Ukrainą dwustronne. Ja parokrotnie i spotykałem się i rozmawiałem z ministrem rolnictwa Ukrainy i w Brukseli, i w Berlinie na Grüne Woche, i także poprzez internet. Prowadzimy także rozmowy dwustronne, takie techniczne, kiedy ustalamy pewne reguły, bo no, Komisja Europejska podjęła decyzję o pełnej liberalizacji handlu w roku 2022 w czerwcu. To była zła decyzja? To nie była decyzja, która była na ten czas potrzebna dla Ukrainy, ale zakres jej dotyczył obszarów bardzo wrażliwych. My wszyscy jesteśmy za pomocą dla Ukrainy. Polska, Polacy dużo w tym względzie zrobili, czynią dalej, ale zbytnie otwarcie, jeśli chodzi o właściwie rynek europejski, uczyniło to, że Ukraina jest właściwie gospodarczo w Unii, ale nie wypełnia tych wszystkich standardów, tych związanych, tych wymogów, które są stawiane w procesie produkcji w Europie, w Polsce. No, jeśli się do tego jeszcze doda, że tam są ogromne powierzchnie uprawowe, gleba dobrej jakości, to przez to ta produkcja jest niekonkurencyjna, polska, europejska w stosunku do produkcji ukraińskiej. To co może ograniczyć Komisja Europejska? Na co jest szansa? Komisja Europejska jest tutaj bardzo taka ostrożna i te propozycje komisji, one się właśnie w tej chwili, można powiedzieć, powstają w nowym wydaniu, bo miały być rozwiązania i podjęte te decyzje, ten dokument przyjęty 3 tygodnie temu, później 2 tydzień temu, a pod wpływem protestu rolników i protestu nie tylko polskich, ale europejskich, Unia Europejska mówi, no, musimy coś zmienić. Dogadujcie się w ujęciu dwustronnym. My chcemy, żeby był ten handel, import z Ukrainy był licencjonowany przez stronę ukraińską i także w jakiś sposób nadzorowany przez stronę polską, żebyśmy wiedzieli, co wpływa, w jakiej skali. Jeśli ocenimy, że ten poziom napływu, wielkość napływu tych środków danego produktu rolniczego zagraża stabilności danego rynku w danym obszarze, jeśli chodzi o dany towar, dany sektor, to wtedy, żebyśmy mogli wprowadzić czynniki ograniczające, doprowadzić do zamknięcia tego napływu. A jeśli na przykład ta propozycja komisji byłaby niewystarczająca, czy bierze rząd pod uwagę wprowadzenie takiej jednostronnej, po prostu tylko z Polski, ograniczenia importu, tak jak poprzedni rząd? Pan premier Tusk dosyć wyraźnie powiedział podczas swojego pobytu w Brukseli, że musimy to ustalić, musimy się dogadać na zasadach partnerskich, że też my pomagamy Ukrainie, ale nie mogą nasi rolnicy ponosić takich strat. I dopóki nie ustalimy w tych relacjach dwustronnych, przy pewnej koordynacji także z Komisją Europejską, bo Komisja Europejska odpowiada za handel w Unii Europejskiej, relacje handlowe z różnymi krajami, w związku z tym to wtedy my nie możemy znieść blokady, znieść embarga, ale poza embargiem jest cukier, jest drób, jaja, a więc są to obszary, które owoce, są to obszary, które są bardzo wrażliwe. W związku z tym my to bardzo tak dokładnie obserwujemy. Ministerstwo Rolnictwa w Kijowie ogłosiło, że ukraińskie firmy łamiące zasady eksportu produkcji rolnej, w tym do Polski, zostaną przez pół roku wykreślone z listy weryfikacyjnej upoważnionych podmiotów do tego typu działań. Zgodnie z informacją opublikowaną przez ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa na Facebooku, od teraz przedsiębiorstwo może zostać wyłączone z listy zweryfikowanych podmiotów, jeżeli z krajów takich jak Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Węgry czy Polska wpłynie informacja, że produkcja przeznaczona do tranzytu przez te kraje pozostanie w tych krajach. W
czasie spotkania online, w którym uczestniczyli minister rolnictwa Ukrainy Mykola Solski oraz jego bułgarski odpowiednik Kirył Wytew, omówiono ten temat. Solski wyjaśnił, że w przypadku, gdy ukraińska firma zadeklaruje, że wysyła ładunek słonecznika do Grecji, a pozostanie on w Bułgarii, to ta firma zostanie wykreślona z listy zweryfikowanych przedsiębiorstw na 6 miesięcy. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski informował, że Polska prowadzi rozmowy z Ukrainą w sprawie wprowadzenia systemu licencjonowania importu z Ukrainy. Chodzi o ustalenie limitów importu niektórych towarów, których ilości nie będą mogły być przekroczone. Siekierski podkreślił, że wprowadzona w 2022 roku liberalizacja handlu, umożliwiająca Ukrainie wprowadzenie swoich towarów bez ceł, jest korzystna dla gospodarki Ukrainy, ale nie może negatywnie wpływać na polskich rolników. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na temat takiego systemu. Czy przyczyni się on do poprawy sytuacji producentów rolnych w Europie, których zalały produkty z Ukrainy? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na największych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.